Akcja z kulturą w domu, organizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim, zabierze nas również na chwilę w odległe czasy. Wieloletni dyrektor ośrodka, Kazimierz Popielarz, zaprasza na spotkania online, w trakcie których będzie opowiadał o tym, jak to dawniej bywało. Z kulturą w domu, czyli e-zajęcia prowadzone przez instruktorów i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim mają na celu utrzymanie kontaktu pomiędzy instytucją a mieszkańcami gminy pomimo trudnego czasu związanego z epidemią koronawirusa. Zamknięte drzwi do placówki wcale nie oznaczają jego utraty. Prowadzone są ciekawe zajęcia artystyczne i kulturalne, w tym opowieści o dawnych tradycjach, zwyczajach i po prostu życiu codziennym. Spotkania z przeszłością prowadzi instruktor Kazimierz Popielarz. Postaram się przybliżyć w tym dzisiejszym czasie, kiedy jesteśmy już z techniką bardzo daleko, wszystko praktycznie mamy, wszystko jest zautomatyzowane, pokazać pewne rzeczy i pewne fragmenty życia ludzkiego z dawniejszych czasów, co wtedy ludzie robili, jak sobie radzili, nie mając tych wszystkich wygód, które teraz mamy, a jednak dało się żyć i to życie, myślę, też było bardzo fajne i miłe spotkania międzyludzkie, które się bardzo często odbywały, bo wszyscy ze sobą musieli żyć, współpracować, żeby sobie dawać rady. Myślę, że ten program w jakiś sposób przybliży te dawne czasy. Postaram się opowiedzieć, co dzieci robiły, czym się bawiły. Postaram się pokazać to. Postaram się pokazać jakiś trochę sprzętów z dawnych czasów, tłumacząc, do czego one służyły i pokazując, jak się to robiło. Myślę, że to będzie ciekawy program i że Państwu się będzie podobał i że się będzie podobał również dzieciom, bo w tej chwili wszyscy są praktycznie zamknięci, więc każda rzecz, która się pojawi, na pewno będzie ciekawa. Spotkania online, jak to dawniej bywało, udostępniane są w każdą środę.